Chciałam wszystkich bardzo serdecznie powitać i to rozważanie, którym chciałam się dzisiaj podzielić, jest wynikiem pracy zbiorowej. Kiedy rozpoczynaliśmy studium Słowa Bożego w naszej dzielnicy, prowadzący postanowił, że będziemy studiować Ewangelię Mateusza. I Ewangelia Mateusza zaczyna się od pierwszego rozdziału, jak zresztą każda Ewangelia, a ten pierwszy rozdział zaczyna się od rodowodu. I chyba wszystkie osoby, które były obecne na tym rozważaniu, przygotowały się na to, że będzie to bardzo krótkie rozważanie, no bo co można powiedzieć na temat rodowodu? Okazało się, że było to coś niesamowicie pasjonującego i okazało się, że jest tam o wiele więcej treści, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. I tym właśnie chciałabym się w tej chwili z nami wszystkimi podzielić. No więc tak, czego się można nauczyć z rodowodu? Czasami, czytając Pismo Święte, mam takie wrażenie, że bardzo ciekawe i pasjonujące historie są zbyt krótkie. Brakuje tam pewnych informacji, których byśmy sobie życzyli. Natomiast mnóstwo miejsca jest poświęconych na różnego rodzaju opisy, właśnie rodowody, spisy, kto pracował przy odbudowie, kto żył ile lat. I tak czasem możemy się zastanawiać, czy było to dobre wykorzystanie drogiego materiału, na którym przepisywano Pismo Święte. Ale jeżeli wierzymy, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga, i jeżeli wierzymy, że to Bóg prowadził ludzi, którzy spisywali Pismo Święte, to znaczy, że również w tych historiach i rodowodach jest coś, czego możemy się nauczyć. I przypomniała mi się taka historia, którą słyszałam jako dziecko. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy nie, ale była pewna wierząca kobieta, która miała niewierzącego męża. I chciała tego męża zaprosić na nabożeństwo. I on przez wiele lat odmawiał, ale pewnego razu się zgodził. Ale tak się akurat złożyło, że osoba, która miała mówić kazanie, niespodziewanie zachorowała. I pierwsza osoba, która zgodziła się powiedzieć kazanie, wyszła za kazalnicę i zaczęła mówić na temat swojego ulubionego tematu, czyli genealogii potomków Adama. I zaczęła czytać ten fragment z początków Księgi Mojżeszowej, że ten żył tyle i tyle lat, ten żył 800, ten żył 800 kilkadziesiąt, ten żył 900. I ta kobieta załamała się i pomyślała, że tyle lat czekała na to, żeby jej mąż przyszedł na nabożeństwo, a teraz kiedy przyszedł, no to akurat taki fragment i takie kazanie. W drodze do domu nie rozmawiali ze sobą, ale kiedy zobaczyła, że mąż spóźnia się na obiad, poszła sprawdzić, co się z nim dzieje i zastała go zatopionego w modlitwie. I zapytała się go, co w tym, co było czytane, tak bardzo cię poruszyło. A on powiedział tak, wiesz co, pierwszy raz w życiu uświadomiłem sobie, że nawet gdybym żył 1000 lat, to i tak w końcu umrę. A więc w każdym fragmencie Pisma Świętego jest coś, co może do nas bardzo silnie przemówić. A właśnie w tych spisach i rodowodach jest o wiele więcej treści, niż byśmy sobie wyobrażali. A więc po tym wstępie zajrzyjmy już do Ewangelii Świętego Mateusza, do pierwszego rozdziału. No więc tak, jeżeli jest wolą Bożą, żeby rodowód Pana Jezusa znalazł się w Piśmie Świętym, to czego możemy się dowiedzieć z rodowodu? Jakie informacje przekazuje nam rodowód? O przodkach. Przeczytajmy pierwszy werset. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. I przez 17 wersetów autor przedstawia nam, jacy byli przodkowie Pana Jezusa. I tutaj w tym pierwszym wersecie mamy wymienione takie dwie, takie można powiedzieć kluczowe, szczególne osoby. Dawid i Abraham. Takich dwóch szczególnych przodków Pana Jezusa. Ale jeżeli zajrzymy do Ewangelii Łukasza, to tam jest wymieniony również Adam. A więc trzy takie osoby. Adam,
Abraham i Dawid. Dlaczego akurat ci trzej? Zaczęłam się zastanawiać, czy jest coś, co te trzy osoby łączyło ze sobą. I okazało się, że jest kilka takich rzeczy. Jeżeli otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, 3 rozdział i 15 werset, to zobaczymy, że w nim jest pierwsza zapowiedź przyjścia Mesjasza. Bóg powiedział do Adama tak: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jeżeli przerzucimy kilka kartek dalej i przejdziemy do rozdziału 12, do pierwszych 3 wersetów, to mamy tutaj obietnicę, którą Bóg skierował do Abrama. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. W jaki sposób my dzisiaj jesteśmy błogosławieni w Abrahamie? No w ten sposób, że potomek Abrahama, daleki potomek, Pan Jezus, stał się naszym Zbawicielem. Jeżeli otworzymy teraz pierwszą księgę Kronik, rozdział 17, to mamy tutaj z kolei obietnicę, mamy słowa, które Bóg skierował do Dawida. Bóg powiedział do niego tak: a gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Wiemy dobrze, że w Jerozolimie nie ma dzisiaj tronu i nie ma dzisiaj króla. Te słowa dotyczą Pana Jezusa, który był potomkiem Dawida według ciała. A więc trzech ludzi, trzech mężczyzn wymienionych w genealogii: Adam, Abraham i Dawid. Oni trzej otrzymali obietnicę przyjścia Mesjasza, przyjścia Zbawiciela. I kiedy czytamy w pierwszym wersecie Ewangelii Mateusza, że jest to rodowód Jezusa Chrystusa, to widzimy, w jaki sposób Bóg dotrzymał tej obietnicy, mimo że minęło kilka tysięcy lat. I jeżeli będziemy studiować tę genealogię, to będziemy widzieli, w jaki sposób i szatan, i ludzie próbowali zrobić wszystko, żeby ta linia genealogiczna się przerwała. Zobaczymy nawet, jak sami ludzie, którzy byli w tym ciągu, w tym drzewie genealogicznym, czasami robili wszystko, żeby ta linia się przerwała. Jak oni sami nie dbali o to, żeby była kontynuacja tej linii genealogicznej. I wbrew temu wszystkiemu Bóg był w stanie doprowadzić to do samego końca. My bardzo często kładziemy duży nacisk na to, że Bóg szanuje wolną wolę człowieka. I jest to prawda i o tym powinniśmy mówić. Ale musimy uważać, żeby w tym wszystkim nie popaść w drugą skrajność i nie zacząć postrzegać Boga jako kogoś, kto jest związany pewnymi okolicznościami i który w tym wszystkim nie może sobie poradzić. Genealogia mówi nam o tym, że Bóg jest Bogiem, który jest Panem i Władcą i który to, co zamierzył, to postanowi. I takiego właśnie mamy Boga. Ale popatrzmy teraz, jakiego rodzaju ludźmi byli ci trzej mężczyźni, którzy są w taki szczególny sposób wymienieni w Ewangelii. Co takiego zrobił Adam? No o tym wiemy. W 3 rozdziale czytamy o tym, że Ewa zerwała owoc z drzewa i dała swojemu mężowi, który wziął i zjadł. I z tego, co wiemy, zrobił to w pełni świadomie. Nie został oszukany. Była to jego decyzja. No i to wszystko w tej chwili, co się dzieje, ta cała historia grzechu i śmierci, jest konsekwencją tego właśnie jego postępku.
a Abraham. W pierwszej księdze Mojżeszowej Abraham jest przedstawiony pod pewnymi względami jako tchórz. Dwukrotnie zdarzyło się, że w strachu o swoje życie doprowadził do sytuacji, w której inny mężczyzna wziął jego żonę jako swoją żonę. I Abraham miał z tego powodu później wiele kłopotów. Czy obecne tutaj panie byłyby zadowolone, gdyby mąż postąpił tak z wami? No raczej nie. A co zrobił Dawid? Wiemy wszyscy. Doprowadził do sytuacji, w której, żeby ratować swoje życie, musiał z premedytacją zamordować swojego najlepszego przyjaciela. I była to decyzja, która spowodowała, że całe jego dalsze życie i życie jego rodziny w zasadzie rozsypało się. Bóg przebaczył mu jego grzech, ale konsekwencje tego grzechu ciągnęły się przez następne pokolenia. I kiedy tak na ten temat się zastanawiałam, to przyszedł mi do głowy film, który został nakręcony wiele lat temu. Film pod tytułem Popiół i Diament, oparty na książce o tym samym tytule. A tytuł jest wzięty z wiersza Cypriana Kamila Norwida pod tytułem Po to właśnie. I chciałabym teraz kawałek tego wiersza przeczytać. Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc, nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, będzie zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament, wiekuistego zwycięstwa zaranie? Wiary dziś życzę tobie, że zostanie, bo na tej ziemi jesteś po to właśnie, by z ognia zgliszcza mógł powstać diament, wiekuistego zwycięstwa zaranie. Czy wiesz, że jesteś po to właśnie? Autor przedstawia tutaj człowieka, którego porównuje do płonącego kawałka drewna. I mówi, że po tym człowieku zostanie popiół. I tylko całe pytanie polega na tym, czy w tym popiele znajdzie się diament, czy zostanie to tylko kubka popiołu. I całe życie człowieka, jak sugeruje autor, jest właśnie po to, żeby w tym popiele mógł znaleźć się jednak diament. Popatrzmy jeszcze raz na tych trzech mężczyzn, na te trzy postacie. W pewnym momencie Bóg wziął Abrahama na górę i cały lęk, wszystkie troski, wszyscy ludzie zostali na dole. A on na tej górze stanął ze swoim synem i z Bogiem. I Bóg powiedział w ten sposób: tego syna złóż mi w ofierze. Tego syna, którego kochasz ponad wszystko. Bóg zadbał o to, żeby już w tym momencie nic Abrahama nie rozpraszało. I Abraham musiał zbadać swoje serce i ustalić, jakie miejsce w tym jego życiu zajmuje Bóg. I wiecie, co Abraham uznał? Że Bóg w jego życiu zajmuje miejsce numer jeden. Że jest dla niego ważniejsze niż wszystko inne. Niż jego ukochany syn. Kiedy patrzymy na jego życie, widzimy tam rzeczy, które nam się mogą nie podobać. Ale Bóg pokazał, że w tej kupce popiołu znajduje się piękny, błyszczący diament. Jeżeli popatrzymy na Adama, wiemy, co zrobił i wiemy, jakie konsekwencje tego ludzkość ponosi do dzisiaj. Ale kiedy zajrzymy do pierwszej księgi Mojżeszowej i przeczytamy opis narodzin jego pierwszego syna, to znajdziemy tam takie bardzo ciekawe słowa. 4 rozdział, 1 werset. Ewa poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Ludzie, którzy znają dokładnie język hebrajski, mówią, że ten tekst powinien brzmieć inaczej. Że powinien brzmieć: wydałam na świat mężczyznę Pana.
Adam i Ewa byli przekonani, że już ich pierwszy syn będzie tym obiecanym Mesjaszem. A więc można powiedzieć, że ich życie runęło. Została z niego kubka popiołu, ale w tym momencie pojawiło się oczekiwanie Mesjasza, oczekiwanie Zbawiciela, które już, można powiedzieć, przejęło całe ich życie i stało się jego najważniejszą częścią. Popiół i diament. Jeżeli popatrzymy na Dawida, po tym, co Dawid zrobił i uświadomił sobie swój grzech, to Boże przebaczenie stało się dla niego czymś tak cennym, jakim nigdy wcześniej nie było. I wyraził to w psalmie 51. Dawid mówi tak: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mojego. Dawid zrozumiał Boże przebaczenie i przyjął je. Tak więc widzimy trzech ludzi, którzy wymienieni są w rodowodzie Pana Jezusa. I moglibyśmy pod pewnymi względami ich życie nazywać kubką popiołu, ale w życiu każdego z nich w tej kubce popiołu znalazł się diament. I mam teraz takie pytanie, w jaki sposób my oceniamy swoje życie? Czy oceniamy je jako życie pełne sukcesu, czy raczej jako kubkę popiołu? Słuchajcie, to nie jest problemem. To nie jest najważniejsze. Całe jak gdyby zagadnienie sprowadza się do tego, czy w tej kubce popiołu znajdzie się diament, czy będzie to tylko kubka popiołu. Bo tak naprawdę jedyną najcenniejszą rzeczą, jedyną cenną rzeczą, jaką możemy mieć, jest Pan Jezus. Jeżeli w naszym życiu znajdzie się Pan Jezus i jeżeli On będzie najcenniejszą rzeczą dla nas, to wówczas ta nasza kubka popiołu nabierze nieskończonej wartości. Kolejna rzecz, którą możemy zauważyć w tym rodowodzie, to obecność w nim kobiet. I to jakich kobiet? Mamy tutaj wymienioną Tamar, Rahab, Rutę, Batszebę i Marię. Muszę wam powiedzieć, że gdyby nawet nie było innych dowodów na prawdziwość Biblii, to ten rodowód byłby dla mnie wystarczającym dowodem, że Biblia nie została sfałszowana ani napisana tylko przez człowieka. Bo żaden człowiek, pisząc rodowód takiej świetlanej postaci jak Pan Jezus, nie umieściłby w rodowodzie takich kobiet. No bo zobaczmy, Tamar i Rahab, Kananejki, a Rahab dodatkowo była prostytutką. Rut była Moabitką, pochodziła z narodu, który był wrogi Bogu. Batszeba, z nią król Dawid dopuścił się cudzołóstwa. Jeżeli przypatrzymy się życiu tych wszystkich kobiet, to zobaczymy, że były to kobiety wielkiej wiary. Rahab jako jedyna z całego dużego miasta wyciągnęła właściwe wnioski z tych wszystkich informacji, jakie miała na temat Izraelitów. Wyciągnęła właściwe wnioski z przeszło 40-letniej historii. Jedna kobieta, Rut, była Moabitką, ale była kobietą, która patrząc na życie swojej izraelskiej rodziny, podjęła decyzję, że zostawia swój naród, swoją rodzinę i zamierza swoje życie oddać Bogu. Batszeba razem ze swoim mężem przyjęła przebaczenie i stała się matką jednego z największych królów Izraela. Ale chciałabym, żebyśmy trochę czasu poświęcili pierwszej wymienionej kobiecie, Tamar. W 38 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest opisana historia Tamar. Ze względu na to, że mamy tutaj słuchaczy w różnym wieku, nie będę wchodziła zbytnio w szczegóły, dlatego że ta cała akcja odbyła się w innej kulturze i pewne rzeczy mogą być dla nas niezrozumiałe, ale chciałabym skupić się na zasadniczych rzeczach. Tamar była synową Judy. Była żoną jego najstarszego syna. I tak jak mówiłam, była Kananejką. Ale czytamy, że
ten syn czynił to, co złe w oczach Boga i za to został pozbawiony życia. I zgodnie z przepisami Tamar została żoną jego drugiego syna, który również robił to, co było niewłaściwe i również został pozbawiony życia. I co wówczas powiedział Juda? Juda pomyślał sobie tak, mam jeszcze trzeciego syna, ale jego już nie dam Tamar za męża. Niech przynajmniej on nie umrze jak jego bracia. Słuchajcie, o czym świadczy ten tekst? Świadczy o tym, że kogo Juda uważał za przyczynę śmierci swoich synów? Tamar. A co mówi Biblia? Że to była ich wina i ich problem. Zobaczcie, jak łatwo jest dokonać niewłaściwego sądu, a przecież był to człowiek narodu wybranego, był to przodek Pana Jezusa. I Juda postanowił, że ślub się odwlecze. Trudno było powiedzieć, jaki miał plan, może nie miał w ogóle żadnego planu, ale lata upływały, a do ślubu nie doszło. I wyglądało na to, że linia genealogiczna w tym momencie może się przerwać. I wówczas Tamar wzięła sprawę w swoje ręce. I doprowadziła do takiej sytuacji, że zaszła w ciążę ze swoim teściem. Trudno powiedzieć, w jaki sposób można to ocenić, czy był to z jej strony akt wiary, czy można powiedzieć, że gdyby jeszcze trochę poczekała, byłby w jakiś sposób tą sprawę wyjaśnił. Ale faktem jest, że mamy tutaj sytuację, w której członek narodu izraelskiego, Juda, który znajduje się w tej linii genealogicznej, zaniedbuje sprawę przedłużenia rodu. A obca kobieta, Kananejka, która właściwie nie miała w tym żadnego interesu, to nie była jej sprawa, robi wszystko, żeby jednak ta linia genealogiczna została przedłużona. I kiedy cała sprawa wychodzi na jaw, to Juda mówi takie bardzo, bardzo szczególne słowa. Ona jest sprawiedliwsza niż ja. Werset 26. Ona jest sprawiedliwsza niż ja. Także kobiety, które występowały w rodowodzie Pana Jezusa, były naprawdę bardzo ciekawymi kobietami. Jeżeli już mówimy o Judzie, to trudno nie wspomnieć tutaj o jego matce, która miała na imię Lea. Pamiętamy jej życie? Została przez ojca wydana w pewnym sensie na siłę za mąż, za Jakuba i przez całe życie przeżyła jako ta, co prawda starsza, ale niekochana żona. Ale ona właśnie została matką Judy i również w ten sposób znalazła się w genealogii Pana Jezusa, mimo że nie jest tutaj wymieniona. W wersecie 10 i 11 pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza występują cztery takie ciekawe osoby. Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona. Amon był ojcem Jozjasza, a Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. Mamy tutaj bardzo ciekawe zestawienie czterech królów. Hiskiasz był królem odnowicielem. On doprowadził Izraela z powrotem do Pana Boga. Sprawił, że ludzie zaczęli być mu posłuszni. Ale Manasses, jego syn, był chyba najbardziej niegodziwym królem Judy. Kiedy ludzie z państwa Judy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej, jest napisane, że stało się to z powodu grzechów Manassesa. A więc pobożny ojciec i niegodziwy syn. W niewoli Manasses nawrócił się do Boga i kiedy wrócił z powrotem do swojego domu, próbował ludzi z powrotem przekonać do powrotu do Pana Boga, ale mu się to nie udało. Nie udało mu się nawet zrobić to z jego synem Amonem. A więc mamy znowu tutaj drugi układ. Pobożny syn, tym razem Manasses, i bezbożny syn Amon.
Ale ten Amon miał syna Jozjasza, o którym czytamy, że w wieku 16 lat wrócił do Boga z całego serca. I Biblia mówi, że nie było człowieka, nie było króla, który tak szczerze wrócił do Boga wcześniej, ani nie było też takiego po nim. A więc mamy znowu bezbożnego syna i bardzo pobożnego ojca. A potem mamy Jechoniasza. I tu jest znowu inna sytuacja. Pobożny ojciec Jozjasz i bezbożny syn Jechoniasz. Słuchajcie, czego nas uczą te dwa wersety? Pewien człowiek urodził się w wierzącej rodzinie. Jego rodzice byli wierzący i on również chodził do kościoła i uważał, że jest w porządku w stosunku do Boga. Ale pewnego razu na obozie młodzieżowym usłyszał słowa wykładowcy, który powiedział takie cztery wyrazy. Bóg nie ma wnuków. Bóg nie ma wnuków. Bóg ma tylko dzieci. I ten chłopak uświadomił sobie wówczas, że on tak naprawdę jest wnukiem Pana Boga. Jest w kościele dlatego, że jego rodzice są w kościele, ale on tak naprawdę nie ma żadnej osobistej relacji z Bogiem. I te dwa wersety nam to właśnie pokazują, że nawet jeżeli rodzice mogą być pobożni, a dziecko, syn czy córka nie nawiąże osobistej relacji z Bogiem, to nie będzie to miało żadnego wpływu na jego życie. I tak samo, jeżeli rodzice mogą być niepobożni albo niewierzący, to nie oznacza to, że dziecko nie może nawrócić się do Boga. A więc taki apel szczególnie dla młodzieży. Zastanówcie się, czy jesteście dziećmi Boga, czy jesteście tylko wnukami. Bo jeżeli jesteście tylko wnukami, to pamiętajcie, nie będzie to miało wpływu na wasze życie. Bóg nie ma wnuków. Bóg ma tylko dzieci, a każdy z was może stać się dzieckiem Boga. To jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. To była pierwsza część pierwszego rozdziału. Ale mamy tutaj jeszcze część drugą, która zaczyna się od wersetu 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. W naszym kraju matka Pana Jezusa odbiera cześć nienależną jej, cześć prawie boską. Ale czy my przypadkiem znowu nie idziemy w drugą skrajność i nie zastanawiamy się nad nią jako osobą? Słuchajcie, w tym czasie każda kobieta, każda dziewczyna marzyła o tym, żeby zostać matką Mesjasza. A jej się to właśnie przydarzyło. Przychodzi do niej anioł i mówi, bądź pozdrowiona Mario, zostaniesz matką Mesjasza. A ona zamiast się ucieszyć, wpada w przerażenie. Dlaczego? Dlatego, że nie była jeszcze zamężna. Była dopiero zaręczona. W tamtym kraju, w tamtej kulturze ślub odbywał się dwuetapowo. Najpierw następowały zaręczyny, a po jakimś czasie następował ślub. Ale zaręczyny z formalnego punktu widzenia były już małżeństwem. Jeżeli w tym czasie dziewczyna zaszła w ciążę, nie ze swoim mężem, była skazywana na śmierć przez ukamienowanie. I w momencie, w którym przychodzi do niej anioł, Maria widzi taką sytuację, że ona w okresie zaręczyn zachodzi w ciążę. I oczywiście ona tego syna urodzi, bo wiadomo, że Mesjasz musi się urodzić, ale co stanie się z nią? Może później zostanie ukamienowana? A może nie zostanie, ale będzie musiała do końca życia żyć w pogardzie i odrzuceniu. I taka była ta decyzja, przed którą stanęła młoda, kilkunastoletnia dziewczyna. I ona w tej sytuacji podejmuje decyzję, że zgadzam się na to, Panie Boże, to jest Twoja wola, ja to przyjmuję, mimo że tego nie rozumiem. A potem na 3 miesiące udaje się w odwiedziny do swojej krewnej Elżbiety. Taka właśnie była matka Pana Jezusa. I myślę, że warto, żebyśmy jak gdyby przyznali jej tą zasługę i uznali jej heroiczną wiarę. Bo ona taka właśnie była naprawdę. Nie była Bogiem, nie należy się jej boska cześć, ale była bohaterem wiary. I takie miejsce jej się całkowicie należy. Ale potem po tych 3 miesiącach Maria wraca do domu.
I słuchajcie, są osoby, które tylko spojrzą na kobietę i są już, i potrafią powiedzieć, że ona jest w ciąży. I coś takiego właśnie się stało z Marią. I jaka to była wiadomość dla Józefa? Na pewno przyszedł i na pewno z nią porozmawiał o tym. I co wtedy mówi Maria? Zaszłam w ciąży z Ducha Świętego. I co wtedy pomyślał Józef? Nie tylko mnie zdradziła, ale jeszcze mnie okłamuje. I na tym właśnie naszym studium jednym z mężczyzn powiedział tak, to nie byłby dobry materiał na żonę. I Józef w tym momencie miał dylemat, co ma zrobić. Dlatego, że zgodnie z prawem powinien ją postawić przed starszymi społeczności i powinna na niej zostać wykonana publiczna egzekucja. I mamy tutaj taki bardzo ciekawy werset, werset 19. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Co to za rozwiązanie problemu, potajemne opuszczenie? No właśnie, Józef miał takie dwie możliwości. Mógł skazać się na śmierć, albo mógł udać, że to dziecko jest jego dzieckiem. I wtedy by ją uratował. Ale jak by wyglądało dalsze jego życie? Życie w jednym domu z kobietą, o której wie, że jest kłamczuchą, oszustką i że nie jest wierna. Wyobrażamy sobie taką sytuację? I ten werset pokazuje nam, że Józef znalazł trzecie rozwiązanie. Wiecie, co chciał zrobić? Chciał po prostu zwinąć wszystkie swoje rzeczy i pewnego dnia ludzie obudziliby się rano i zobaczyliby, że Józefa nie ma, a Maria chodzi z brzuchem. Co wy byście pomyśleli w takiej sytuacji? Widzę, że tutaj uśmiechy. No powiedz głośno. Dokładnie. Bardzo dobrze. Kawał drania. Łot, łobuz. Zrobił dziecko dziewczynie, a teraz ucieka. I cała wina spadłaby na Józefa. A Maria, która była rzeczywiście winna, uratowałaby życie i zachowałaby swój honor. Józef chciał całą winę wziąć na siebie. Słuchajcie, to powoduje, że zwracamy się znowu myślami w kierunku tego człowieka, o którego rodowodzie czytamy. On też miał dylemat. Bo my okazaliśmy się takim niedobrym materiałem na żonę. Okazało się, że my popełniliśmy zło przeciwko niemu. I on też miał dwie możliwości. Mógł albo przymknąć na to oko i powiedzieć, dobrze, w porządku, nie zajmujemy się tym dalej, jakoś to będzie. Albo mógł nas po prostu zgładzić z powierzchni ziemi. I co on zrobił? On, tak jak Józef, znalazł trzecie rozwiązanie, że to on zostanie, tak jak Marek powiedział, kawałem drania, dlatego że na niego zostały w pewnym momencie złożone wszystkie nasze grzechy. On się zgodził wszystkie nasze grzechy, całą naszą winę wziąć na siebie, po to, żebyśmy my mogli żyć. I mimo, że w przypadku Józefa nie okazało się to potrzebne, bo okazało się, że jednak Maria nie była winna, to jednak my okazaliśmy się winni. I Pan Jezus zrobił to, co planował zrobić Józef. Dla nas stał się przestępcą, został zaliczony jako przestępca. I kiedy czytamy o tym wszystkim, to zauważymy, że genealogia Pana Jezusa to jest po prostu historia rodzinnych problemów. Od samego początku. Widzimy ludzkie grzechy, widzimy ludzkie rozbite rodziny, rodziny z problemami. Właściwie gdziekolwiek się nie przyjrzy i nie dotknie, tam widzimy naprawdę poważne problemy. I na to wszystko nakładają się wersety 22 i 23. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel. To jest cytat z księgi proroka Izajasza, ale tutaj w Ewangelii Mateusza jest wyjaśnienie tego słowa. Co się wykłada? Bóg z nami.
Immanuel oznacza Bóg z nami. Ale my przecież wiemy, że Pan Jezus miał na imię Jezus, a nie Immanuel. Tak, dlatego że Immanuel jest tytułem, jest królewskim tytułem, Bóg z nami. I my widzimy w tym momencie Pana Jezusa jako Boga, który schodzi ze swojego tronu i który schodzi na ziemię i wchodzi w te nasze wszystkie rodzinne problemy, w to nasze pokiereszowane życie, w konsekwencje naszych złych decyzji. On wchodzi i oferuje uleczenie. I on nie gwarantuje, że życie będzie przebiegało bezproblemowo. I on też nie mówi, że wszystkie konsekwencje zostaną cofnięte, chociaż niektóre mogą. On oferuje jedną rzecz, że w tej kupce popiołu, jaką może być nasze życie osobiste i rodzinne, może znaleźć się diament. A słuchajcie, to się skończy wcześniej czy później. I ten diament będzie jedyną rzeczą, którą będziemy mogli zabrać do wieczności. I chciałabym zaapelować do każdego z nas, żebyśmy zrobili taki przegląd naszego życia i zastanowili się nad jedną rzeczą, czy w tej kupce popiołu znajduje się diament. Bo jeżeli nie, to dopóki żyjemy, jest szansa, żeby się znalazł. Jest szansa, żeby poprosić Pana Jezusa, żeby wszedł do naszego życia. Amen.